Język rosyjski jest językiem fleksyjnym, co oznacza, że bardzo ważna jest w nim odmiana wyrazów. Bowiem jedno i to samo zdanie w języku niefleksyjnym, na przykład angielskim, można czasami przetłumaczyć na kilka sposobów, zmieniając jedynie końcówki wyrazów. Kiedy uczymy się rosyjskiego i poznajemy rosyjskie przypadki, to dowiadujemy się, że jest ich 6. Ale czy na pewno? Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest przypadek w językoznawstwie. Jeżeli posłużymy się najczęstszym opisem, to dowiemy się, że przypadek musi mieć coś namacalnego, a więc końcówkę w wyrazie. Musi występować we wszystkich odmiennych częściach mowy, jak na przykład rzeczownik czy przymiotnik. I musi występować we wszystkich odmiennych wyrazach. Skoro już wiemy, czym jest przypadek, to przejdźmy do dzisiejszego tematu, czyli rosyjskiego wołacza. W dzisiejszej gramatyce rosyjskiego oficjalnie nie ma czegoś takiego jak wołacz, ale są formy, które zostały utworzone przez wołacz dawniej i używane są do dziś, m.in. w cerkwi, jak na przykład Boże czy Otcie. Nas dzisiaj będzie jednak interesować forma zwać lnawa padzierza, jak tłumaczony jest wołacz, w teraźniejszości, a dokładniej w przypadku imion. W rosyjskim wołacz możemy utworzyć tylko od zdrobnienia imienia. Weźmy więc na przykład imię Sofia. Od niego zdrobniała forma to Sonia. I teraz wystarczy zmienić literę ja na miękki znak. Dlaczego? Zasadą jest bowiem to, że zdrobnienia zakończone na miękką literę, czyli ja, je, jo, ju, i w wołaczu kończą się na miękki znak, a te, które kończą się na a, będą miały zerową końcówkę, czyli po prostu wyrzucamy a i mamy wołacz. Jak w przypadku imienia Gienadzi, od którego zdrobniała forma to Giena, a wołacz Gien. A teraz przejdziemy do takiego małego quizu, w trakcie którego będziecie mogli sprawdzić swoją znajomość rosyjskich imion i spróbujemy wykorzystać dzisiejszą wiedzę, czyli utworzyć wołacz imion. Na końcu znajdziecie jeszcze kilka ciekawostek odnośnie imion. Ale najpierw quiz. Zaczynamy! Jak brzmi zdrobniała forma imienia Anastasia? Nastia czy Stasia? Nastia. A teraz? Jak brzmi wołacz? Naść. A co z imieniem Olga? Sasza czy Olia? Olia. A wołacz? Ol. I na sam koniec Aleksandr. Szura czy Sania? Obie formy są poprawne. A jak otworzymy o nich wołacz? Szur i Sań. Podzielcie się proszę w komentarzach, ile z tych 3 imion znaliście. I będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie imiona, które w języku rosyjskim Was zdziwiły. Dla mnie takim imieniem była na przykład Olga. Zrobienie od tego imienia brzmi jak po polsku od Aleksandry, a więc Olia. Co było dla mnie dosyć trudne do zrozumienia. Dodatkowo należy pamiętać, że formy od Aleksandr i Aleksandra są jednakowe i jest ich naprawdę całkiem sporo. Dlatego jeżeli ktoś w internecie przedstawia Wam się jako Sasza, Sania czy też Szura, nie macie do końca pewności, czy jest to kobieta czy mężczyzna. W języku rosyjskim wiele żeńskich imion kończy się na końcówkę ija, jak na przykład Sofia czy Maria. Ale te imiona mają również końcówkę miękki znak ja i czyta się je dokładnie tak samo. Sofia, Maria. Te drugie, a więc zakończone na miękki znak ja, uznawane są za imiona mniej wysublimowane. Dlatego większość dziewczynek jednak ma imiona z końcówką i ja. I na dzisiaj to już wszystko. Dzięki i do zobaczenia niedługo!